Oczywiście, bardzo dziękuję za Nate'a. Czekajcie. Siema, to jest Partiatyx, a dzisiaj gramy sobie Full Attack Speed wejgarkiem na topie. Krwawy Baron, dziękuję za Nate'a. Dzisiaj już pewnie nie zagramy, ale jutro może zagramy tą gierkę. Czy jutro planuję więcej rankedów grać? Jutro możliwe, że będzie jeden custom, może dwa customy. I to będzie i tak wieczorem będziemy grali jutro. Właśnie, zachęcam do zostawienia lajka pod tym filmem i... Znaczy lajka? Oceny, bo może wam się też nie podobać, także minus. I zostawienia suba na kanale. No, także bardzo dziękuję. I zapraszam na live'y. Są na YouTubie. Także jak zostawicie ten cały dzwoneczek, coś takiego, to będziecie mieli powiadomienie. Także jak chcecie, możecie zostawić. Zadymkę Veigarem. Czekajcie, jak to się robiło? A. Gówno. Beka w gimnazjum. Kurde. No starcie tego. Będę sobie stakował tego AP trochę, no bo wiadomo, co, zawsze dodatkowe obrażenia. Ale pierwszego Hurricane. Pierwszego polecę prawdopodobnie Hurricane'a. Jakieś infi tu też wleci, jakby co, także żeby nikt nie tiltował. Jakieś infi prawdopodobnie tu wleci. Będę grał defensywnie ogólnie. Będę się starał mocno last hitować, ale czy ja tego nie gadam zawsze w filmach? Chyba gadam to zbyt często. Nie ma Tryndamera. Już jest. Trzeba by się hamasterka do obijania. Czy ja mogę go zabić z bliska? Dostał. Nie jest. Tak, dostał. Weźmy sobie to E. Na pioruny. A, bo ja gram pod ferwór, tak? No nie wiem, czy to jest akurat. A, w sumie chyba jest to najlepsza opcja. Ten ferworek. Dobra, wziąłem dwa. W ogóle jakąś ścinkę miałem. Nie wiem, czy widzieliście to. Wezmę sobie tego meteora. Aha. Co to jest? Co to było? Co? Nie rozumiem. Ale no dobry, dobry gang. No to dał, to niezły ganczek. O kurde, no to ładnie. Zaczynamy giereczkę. O kurde, teraz już gorzej. Wydaje mi się, że nie będę go już zabijał, bo to jest jednak Tryndamere i na szóstym. To jednak jest miazga, no ale 17 AP zawsze, wiecie. Poczekajcie, zostanę tu. W tych mobach jest szansa, że ja sobie poradzę. Chodź tu, Kha'Zix. Czekajcie, czy on tu wróci? Jak mu kryt wejdzie, to jest po mnie. A, ty nie masz HP. No jednak pykło. Dobra, to mamy Zilla. Prawie. To zbieram sobie na Zilka i jazda. No jak na razie widać, ten Tryndamere jest strasznie gównem. W sensie strasznie źle gra. Nie, że gównem champion jest, nie? No bo jak dostaje baty ode mnie. Czekajcie, jeszcze sobie. No ja wiem, że to jest greedy gówno, co ja robię teraz. Ale wiecie, no chyba znacie mnie, że jestem takim gównem. Ogólnie nagrywam na live, ale skupiam się bardzo na tej grze.
Także nie patrzę na czat, także sorry guys z czatu, ja uciekam. Będzie mnie gonił? Nie, nie goni, dobra. To ja sobie stanę tutaj i cofnę. O Grzesiu, siemaneczko. Siema, siema o tej porze. Siema Grzesiu. Dobra, to ja sobie lecę to i te dwa płotki i sobie chyba tepnę do tego moba. I kupię sobie jeszcze tego warda. Dobra, dostał. O kurde, no to nie było najlepsze. Dobra, wzięte. A, tego już, no nie miałem szans tego wziąć. Przydałby mi się chyba lifesteal. Chociaż nie, nie opłaca się teraz lifesteal, ale lepiej teraz w DMG pójść, wydaje mi się. Kurde, za mało zadaję z tego Q. 27 do 14 minionów. Cześć, poobijam dwa. No, no niestety. Wywaliło Lux. Nie, czekajcie, Talona wywaliło, ale pewnie wróci. Nie, kogoś wywaliło, ale nie wiem kogo. A, tego Kha'Zixa. Ma czwarty level, no niedobrze. Spoko, spoko, ja się czaję. Postawię sobie tutaj tego control warda, jak to mówią specjaliści. Jak zawsze Sparta troluje. Nie, no nie aż tak chyba. Nie wziąłem chyba. Lipno strasznie, że nie mamy tego gościa na dżungli. Straszna lipa, że nie ma tego gościa na dżungli, bo no nic nie mogę robić zupełnie, bo jak podejdę, to on mnie zabije, no bo to jest Tryndamer, a ja nic zupełnie nie zadaję. 60 go bije z Q. Coś tam mu zrobiłem, ale to co on mi mógł zrobić, to jest nieporównywalne. No nic, postakujemy sobie to AP troszeczkę i wiecie, coś tam może wyjdzie z tej gierki. On się też strasznie boi do mnie podejść, także to jest mój duży plus, że on się boi tak mnie, no bo wiecie. Łatwo mogę sobie dzięki temu dać radę. O kurde, no nie pykło, ale 45 farmy, dobra, może nabiję 200 farmy jakoś. Ciekawe, czy kryt wszedł, co? O Jezus Maria. Oni mogą mnie dajewować z tym Tryndamerkiem, ale nie będą z tego co widzę. A, to już padły mi, tak? No nie, no ciężko tym Veigarem attack speed się strasznie gra, no bo no nie ma się obrażnie, jeszcze mamy Awka, cholera, gdyby on grał. No tak, to jestem sam na topie i to jest bardzo uciążliwe. Report this Kate. Nie, Caitlyn sobie dobrze radzi, bo nie pada. To jest plus duży. Zobaczymy co wyjdzie. No Hurricane za chwilę będę miał. Napisz mu na Al, że jesteś... Owsianka. A o co chodzi? Strasznie słabe jest to, że wiecie, no ja z bliska nic nie mogę zrobić. A jak, no ganka też mi nie dadzą, nie? 4-1 talonek, on może tutaj coś ugra.
Kurde. No, dostał. 50 AP mam. 50 AP zostało, coś mi w oku spędzi. Jakieś uczulenie pieprzone na wszystko, co się da. No i pięknie. O kurde, idzie do mnie. Czajcie, ten Hurricane, to jest dobry item. A, ja wszystko teraz misuję. To pewnie też nie wiem, nie wziąłem, dobra. ...55 AP, no może coś zrobię dzięki temu AP, co? Czy będę robił w sensie 57 to jest Veigar bez itemów, ale full AP. Ej, w sumie, ej, nagrałbym sobie film Veigar z samymi butami, ej, co wy tym myślicie? Veigar, gdzie kupuję tylko butki, a idę, wiecie, stakuję full wszystko. Ej, nagram taki film niedługo. Kurde, będzie miał zaraz, wiecie co? Ciekawe, czy tam zerkuje. Ciekawe, jakby to działało. Ja bym sobie takie coś zagrał niedługo. Nie padłby oderki jeszcze niestety. O kurde, ładnie. Krycik, ładnie to też, to. No niestety. Dobra, mam trochę many. Ej, nagrałbym coś takiego. Nie wiem, czy wam to pasuje. W sensie, jak co myślicie o tym, bo czy wam pasuje to. To nagram poza live'em po prostu, ale to byłoby całkiem ciekawe według mnie, całkiem ciekawa opcja mogłaby wyjść dzięki temu. Został. O kurde, no nie, zabił mnie pieprzonym! Nie, czekajcie. O nie, 10 HP widzieliście? 10 pieprzonego HP. No ty. Śmieciu ty. O kurde. No niestety nie pykło. No on go zabije, tylko że ja nie mam asysty, także. No to na nic mi się nie przyda. Ten AFK strasznie tutaj niszczy wszystkie plany życiowe w tej gierce. Ale poczekajcie, bo tu jest double. O Jezus, nie mam gdzie tepnąć. Tepam tam. No tamten już nic nie da mi ten tep. Chyba. Nie, czekajcie. To niezły wejgarek. Haha! Mamy fraga. Specjalnie flashnąłem, bo się bałem, że mi puści rakietę w mordę. Wiecie o co chodzi? Mamy dubla. Mamy dubla i weźmiemy jeszcze faremkę. O kurde, to Q to było mistrze. Z tym Hurricane'em, no to dużo lepiej. A z tym Hurricane'em to jest gierka, co? Dobra, guys, jakby co, ja nagrywam na YouTube'a czat, także no nie zwracam uwagi tak bardzo na ten czacik, bo się strasznie skupiam w tej giereczce. Bo chcę, żeby wyszła gierka na YouTube'a w miarę, nie?
Także jakby co, ja jestem z wami. Albert Einstein bił na czat, także bardzo miło. No tego Tureta to ci nie dam wziąć jeszcze, a masz fantomkę już. Mam więcej farmy niż Trynda na topie, także najsik. Ten Trynda to taki 2 na 10 tak zwane. Kurde, ale ten Hekarimek to już trochę lepszy. Ten Hekarimek to już trochę lepszy. Mamy 3-3 i tak tym głównym. Tylko Tureta stracę, nie? To będzie... to nie jest first Turet. Kazik trochę w plecy, ale wydaje mi się, że... no, gierka może być ciekawa, przez to, że... przeciwnicy są strasznie... średni, żeby nie zwać ich cienkimi. I am plot player, ten Alistar. I am plot player, guys! Ja gram sobie full attack speed tym głównym, nie? Także nie mówię, że to wyjdzie dobra gierka, no ale taka ciekawostka bardziej, nie? Zobaczymy, co wyjdzie tutaj. O kurde, jaka ereczka by tam poszła. Ej, dużo movementa bardzo, bez drake'ów żadnych. Tak, bo ja to mam jeszcze to out of combat. O, zabiłem ją. Proszę cię, typie! Kurde, jak słabo. Myślałem, że przeżyję to. Lifesteal teraz się przyda i butek. No. 437 momenta. Także guys. No widzę, że sporo live osób już na live nie ma, ale live też już jest późno, także. Zobaczymy, ile jutro o tej porze będzie, bo gdzieś jutro o tej porze zaczniemy, także. Dalej po diament. Teraz gram Smurfa. Potem może coś zagram Rankeda, ale jeszcze o tym, no jeszcze nie wiem. Zobaczymy, czy jeszcze będę grał coś po tej gierce. O kurde, ten Hekarimek, no to 6-3 jest, no to kozaczek kapkę. Chociaż no kozaczek, no nie wiem. Botlen jest dosyć słaby, przeciwny. O kurde. Tam. Złap, zabiją, bo ja będę miał asystę! No nie będę miał już. O kurde. Nice. Beautiful adventure, ta gierka. Fajnie się gra, strasznie przyjemnie na taki słaby team. Bo inaczej, no wiadomo, jak oni by bardziej ogarniali, to wiem, że... ja zdaję sobie sprawę, że ja bym gówno tu zrobił. Myślałem, że to coś pyknie jeszcze. Dostał za 176. 120 staków mam. 24 halive. No może zrobimy, ale to na 100k jakieś, co? Jeżeli kiedyś to wpadnie. Fajnie było ogólnie do końca czerwca dobić. Wiecie co? 40k subów. To byłoby mega. No nie jestem pewny, czy to jest możliwe, ale wydaje mi się, że jest, nie? A tego statika sobie teraz polecimy. Boże, przestraszył mnie ten pieprzony. Zrobię sobie reda. Nie, na reda idzie on. To ja sobie zrobię może golemki. Next, siemaneczko. Dobra, to ja sobie zrobię szybko topa. Fajny movement jest straszny. Idę tu.
6-4. Nie, gościu! Ty plastusiu pieprzony. Znaczy nie, plastusiu pieprzony to nie. Bo jeden z widzów to plastuś, także już nie mogę tak mówić. Także sorry, sorry. Jeżeli plastuś to oglądasz, to nie chodziło o ciebie oczywiście. Cofam, bo może przyjść tutaj, wiecie kto, Hekarimek. Ej, ładnie działa ten wegarek, fajnie. Infim teraz poleciał, żeby coś tam zadawać, nie? Także teraz sobie pojedlecę Infim. I może Trinity? Nie, czekajcie, Ginsa się nie opłaca na Veigarze. Ginsa się chyba nie opłaca na Veigarze, wiecie? Także Ginsa raczej nie będę leciał. Ale Infi jakieś. Albo Trinity. Trinity mogłoby być ciekawe, co? O kurde! Jezus Maria, jak puszuje teraz tym statikiem. Najszybciej bijący wejgarek na świecie, jak nic. Tylko, że tu idzie trynda chyba. Veigarek to kosa, ludzie. Ej, grajcie pod ten build, jak nic. Ej, to wyszła giereczka, co? O kurde, no to giereczka wyszła, co? O ja pierwsze, nawet zawkiem. Sto 177 AP mam. A mamy Infernala, zarąbiliście. Dobra, polecę sobie to Infi. Polecę sobie to Infi jeszcze. Infi. I kryta, co? Polecę sobie to Infi i będzie fajnie. 80% kryta, 150 AD. I po Infi polecę chyba Trinity. Dead by live do 20 to wejdzie do necik. I tak potrwa długo live, wiesz. Nie wiem, czy do 20 posiedzę. Ale może. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Postakuję sobie to AP troszkę jeszcze. Jezus Maria, ten push. Tu sobie Warda postawię, nie może zajść. O kurde, mój teamek się wyłożył. Czekajcie. Lepszy ADC. Better player. Kurde, ej, buście, nie no, szotujcie takie akcje, tak? Piękne akcje wychodzą tym full attack speed wejgarkiem. Ginsa mówicie? No nie wiem, czy się opłaca, wiecie? No bo ogólnie... Zobaczymy, no nie wiem, ja bym złożył Trinity bardziej. Wydaje mi się bardziej useful. Bardziej useful wydaje mi się ten... Po prostu. No nie sprawdziłeś tych krzaków, on mógł tam być, wiesz? A nie, on tam jest. O kurde, no i tu już tak 200 farmy Veigar. 190 staków, no to praktycznie z każdej farmy niby. Tak naprawdę tak nie jest, ale... Tu jest?
Czekajcie. Aha. Tu idzie do mnie Hekarimek, także ucieczka z Nowego Jorku. Ja sobie Infi polecę. Infi Ramadan. Miałem odsprzątać auto, ale to jest ciekawsze i chcę walić Opla. Ej, no ciekawa ta gierka jest według mnie, także... Dobra, damage i poleciałbym sobie tak, Trinity według mnie, what do you think, guys? Shifcio, no to gratulacje, mega, że ci się udało. Ja sobie teraz polecę Reinet Kinga poza tym, bo zapomniałem, że muszę sobie to dolecieć to. I potem polecę sobie prawdopodobnie... Jak to się nazywa? Trinity. Wydaje mi się najlepsze, bo Q Basic Attack będzie, nie? Nie, no, ładne kryty wchodzą teraz. Kurde, źle użyłem skilli. Drugi Infernal tam jest, no przydałoby się tam być. Biegnę tam. Nie biegnę tam jednak, bo się prawie wypieprzę od Tryndamera. Niestety, ale Tryndamerek silniejszy ode mnie do takiej waleczki. O kurde, Caitlyn'ka, no nie najlepiej, ale strasznie duży movement, zapieprzam jak na jakichś sankach, no. Wotrka, no Wotrka teraz lecę, Wotrka. Dobra, cofam jednak na topa. Co to jest w ogóle? A, mamy tutaj tego. Nawet nie widziałem. Spoko. Botrka teraz polecę i potem polecę Trinity. A nie wiem, czy to dobry pomysł to zaczynać, wiesz, gościu. Może... Myślałem, że E poleci w te. A niestety tego nie zrobił. O kurde, pół HP mu zbiłem. O Jezus Maria, trafiłem go Q Basic Attack. Ale zarumbiście działa ten wejgarek. Konkrecik, że tak powiem. Trynda jest tam. Jak to bije, no to jest kapkę silne. O kurde, ale żebym Warda postawił, no to kozaczek.com. Dobra, cofnę ja do... Nie, poczekajcie, brakuje mi trochę hajsu. Tam jest ta szmaciara. Blue by się przydało, o jest. Kurde! Spieprzyłem to w luj. Nie, źle, bo nie mogę z bliska się bić z nikim praktycznie. Nie wiedziałem, że on tu jest. Spieprzyłem. Mamy Drake'a? Mamy dwa Infernale! To najsik! No to najsik, się cieszę. Pan Phantom Dancer? Nie wiem, czy Phantoma składać, wiecie? Nie musiał pomyśleć. To jest plat player w ogóle ten. O, ładnie to zagrał. Mógłby to ograć tak naprawdę ten... Nie zabije pewnie. Nie, zabił. Dobra, ładnie. Phantom Dancera nie. Jak się gra poprawnie Veigarem brązem, żeby pokazać. No na pewno nie tak, ale dzięki. No ale ciekawa gierka według mnie, także no. Ciekawa giereczka. Także dziękuję za suby tak w ogóle. Yuri Bojka, o kurde, no to akurat piękny nick przeczytałem, także dziękuję za to. Dobra, jest asystka, to jest najważniejsze, bo jest hajsiwo, nie? Z hajsiwem to już można ciekawe rzeczy robić, wiadomo. Pół HP tak, o. Tylko, że się wyleczy, wiadomo, ale... Tu sobie Warda dam. Nie wiem, czy nie polecić tego SS Rivala, czyli tam złodzieja esencji. Wiecie, o co chodzi?
Ten niebieski item, co daje cooldowny od kryta. Chyba to polecę sobie na ostatni itemek. No śmiesznie się gra bardzo i tyle. Strasznie źle. No Caitlyn mogłaby być na tym midzie, ja tam cofnę chociaż. Jak on padnie, to będzie ciężko będzie teraz. Ogólnie. Poczekajcie, może złapę tego gościa. Kurde. Jakbym nie dostał tym oczkiem. O kurde. To ja się wyleczę spokojnie z takiego gówna. Byłem całe życie w błędzie. Veigar nie składa się pod AP. No dokładnie. Źle składany Veigar to bardzo zła rzecz. Jak ograć Tryndamera? Grać Veigarem pod bardzo dobry buildzik. Czekaj, ja się wyleczę, chłopie. Patrzcie na to, zmisuję. Zdodżuję jej ulti. Zdodżuję jej tego Q. Patrzcie. No dobra, nie wyjdzie mi trik, niestety. Jej też nie. O kurde. To chyba umarłem. A dzięki Veigar za pomoc ogólnie, bardzo dziękuję. Veigar, co ja pieprzę? Fleszem ją zabił. Ładnie gra Talon tak naprawdę. No Talonek tu robi gierkę, nie? Ale no ja też coś tam dokładam swoje 5 groszki. Ale wiecie, no to co ja tu robię to... To daje 35% tak speeda. Czy Ginso? Poczekajcie, czat, napiszcie Trinity czy Ginso, ja poczekam. A wy mi napiszcie Trinity czy Ginso. To ja wybiorę ten item, co będziecie woleć. Woleli. Nie woleć. Ja pierdzie, woleć to jakieś niemieckie słowo chyba. Rabadon. Ginso Shifcie napisał. Ginso szwagier Sparty. Ja wolę plemienkę. Trinity, Ginso. Złodziej esencji to zamiast budkę chyba. Ginso. Dobra, lecę to Ginso. Zobaczymy jak zadziała, co? Dajcie to. Teraz to trzeba sporo hajsu zebrać, no ale... Ja to tam tepam, bo tam to się będzie dużo działo. Ja chcę, żeby się dużo działo, tak? No uratuj mnie, pieprzona krowo! No krówsko nic nie umielko mleko dawać. Tfu, Alistarek. Pieprzona postać. Pieprzę wszystkie krowy. Tata jest na YouTube'a. No wrzucę na YouTube'a, wiadomo. Wyszła gierka według mnie. To się jest ciekawa. A czy wyszedł, czy skilla mam tym Veigarem? No bo taki build to ciężko mi skilla. Jedyne co ja mogę robić to tam napieprzeć te basic ataki i srać na głowę krówsku. Czemu nie idzie AP? Znudziło mi się. Interesujące wyznanie. Prawdziwe tak samo jak na te stronki wyznaję i inne gówna. Gdyby krów nie było, to byś na śniadanie wpieprzał bułkę z pasztetem. Ja nie jem na śniadanie mleka z płatkami i tak. Dobra, mamy w 3 infernalki. Poza tym mleko nie jest tylko od krowy, są różne inne mleka tak samo. Także światopogląd poszerzamy na tym kanale. O kurde. Kozaczek.
Umarłem chyba. A nie, to nie jest Hekarim. Myślałem, że to Hekarim biegnie. O kurde, jak ja tukę! Ale napieprzam tym gównem. No nie, no gówno! Strasznie silny ten Hekarimek. Rabadon, nie idziesz, a pewno mnie nie lubisz. My ludzie, Edward Zumora, my ludzie też wytwarzamy mleko. Widzę, kolega uczęszczał na przyrodę. Podstawówka. Musisz się douczyć. O, na przykład w sakach. Przyroda. No jednak maturka z przyroda z przyrody nie pójdzie. Szaman Healer, siemaneczko. Dobra, tu chyba wilczków nie będzie. No brakuje mi 300 golda do tego Ginsa, to ja bym sobie dozbierał, co? Zanim... Kurde, gościu. Hehe, dzięki gościu za troszeczkę golda. Wiem, że jesteś w plecy, ale no ja potrzebuję, tak? Potrzebującemu odmówisz. O kurde, ilu ich... Nie, proszę. Nie, no w dupę kopany koń! Co to było? Co on tak skoczył dziwnie? A, bo Karim go odepchnął. No mam ginsę chociaż. W dupę. No jednak Tryndamerek też trochę duży urósł. Ten jak cały bieg inhibitorek, a nudziło mu się. Może byś Q klikał czasem tym HSDX-em, bo ja widzę, że tylko E klikasz, umrze i tak. No umarł, ma na basic attack. No niestety przegramy tą gierkę. No strasznie źle zagrałem, bo za bardzo wychodzę na front lane, a wtedy mnie łapie Hekarim, nie? Na tam z tyłu, to ja mogę coś tam jeszcze porobić, ale za bardzo z przodu się wyłaniam i tyle. Kurde, jak biją. No ale starek, no to gówno zrobimy już, no niestety. Kurde, umarłycha. Prawie umarła tamta, więc... Haha, z! Tak to się robi. Ludzie, i gierka do końca życia będzie trwała. Ten Hekarim może to tak naprawdę zbackdorować, po prostu wpaść z E, wziąć to na hita i elo. Ale czy on to zrobi? Nie wiem, czy Trinity jednak nie było lepszą opcją, wiecie, czat? Wydaje mi się, że byłoby lepszą, bo bym miał po każdym basic ataku jakieś tam duże obrażenia, tak to... Może mi minionów i tak nie mamy, wiecie? No nie wiem, ty to potankujesz? Aha, mnie bije. W ogóle 2,5 atak speedam? Prawie. Tego Tepa ma... Tepa ma ten typek. No puszujcie to, ale Tepa ma Tryndamer, także ja wolę cofnąć. Tryndamer nie użył ulti, właśnie o to chodzi. On może tutaj tepnąć w każdej chwili. To Tryndamer nie użył ulti, to jest najgorsze.
O Jezu, spadacie, rozumiem. Wy chcecie koniec gierki, tak? No dobra. Karim chyba próbuje to jakoś obiec, z tego co widzę. O kurde, złapali mnie, jakby Karim tu przybiegł. To broń cię. Ale no nic już więcej nie zrobię, nie? Nic już więcej nie zrobię. Nie wiem, Hekarim może tu wpaść z erki czy coś. Te basic ataki to są tak chamskie. To sam robi czy... To sam robi czy mi się wydaje? Szesnaście HP. Ja pierdzielę, ale zatrzymałem ich. Idę. Dobra giereczka się robi. 16, 9, 11. Tym chyba wstawię screena z tego jakoś. Trzeci. Muszę to ten. Wiecie, ja tu myślę sobie. Ostatnio widziałem dużo ludzi, którzy na tak fajnie sobie robią te miniaturki. A może zrobię podobnie. Znaczy no nie zrobię tego samego oczywiście. To leci na ety, no jasne, że leci. Nawet jak przegra, no bo przecież ciężko i tak byłoby to wygrać, powiem tak. Więc jak to przegram, to się nic tak naprawdę nie stanie. Nie no, czemu się mam poddać? Nawet nie. Co? Nie chcą sura dać? 3-2? Aha, bo tylko ja z tym talonem coś gramy. O kurde. Nawet krowa chciała dać sura, wielki platyna smurf. W dupę kopany. Patrzcie na to. Ha, mój szybszy. O kurde. O kurde. Ej. Al, tutaj. Pomocy! O kurde! O jak go wysadziłem! Ej, najsik. Frynda nie zdążył erki dać. Chyba, że on może na CC-ku nie może. Nawet nie wiem, wiecie? O Jezu, seria, to nice game. Najszybciej bijący wejgarek na świecie. I tyle. I tyle XD. Trzy miechy już bijam diament. No to krótko dosyć nawet. Wygraliśmy tak grę tak w ogóle, tak mi się wydaje, że to jest koniec gry, nie? I to jest koniec gry, wygraliśmy to. Joki B, basic attack. Ja ją zabiłem. Ja pierdzielę. Wielkie dzięki, że oglądaliście. No i mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, zostawcie ocenę i suba. I zapraszam na live, kabarecik. I dzięki.